Mimo iż jest dość chłodno, program samorządowy miasta Szczecinek nagrywamy w plenerze. W plenerze, w pięknej scenerii szczecineckiego zamku, tu gdzie już w czwartek ruszy strefa kibica, bo w czwartek zaczynają się emocje mundialowe. Pan burmistrz właśnie wybrał to miejsce i chyba słusznie. Panie burmistrzu, strefa kibica będzie tętniła życiem przez cały mundial. Tak, jest, muszę potwierdzić, a właściwie chętnie potwierdzam, że będziemy transmitowali wszystkie mecze Mistrzostw Świata. No jak Państwo wiedzą, mistrzostwa zaczynają się w Rosji w najbliższy czwartek o godzinie 15:00, inauguracja mistrzostw, a 2 godziny później pierwszy mecz Arabia Saudyjska-Rosja. I oczywiście będzie tutaj na strefie, która ten teren będzie za moimi plecami inaczej wyglądał, tak jak zawsze przy strefie kibica. Leżaki, stoliki, stołoławy czy ławostoły, ekran wielki, telebim, na którym będziemy mogli śledzić mistrzostwa. Także myślę, że wszystko będzie udane. Będzie wystawione specjalne stoisko przez Centrum Informacji Turystycznej z gadżetami mistrzostw w kolorach biało-czerwonych, także jeżeli nie macie odpowiedniego sprzętu do kibicowania, czapeczek, szalików, gwizdków, trąbek, to proszę się nie denerwować, wszystko tutaj będzie do kupienia. Będzie oczywiście catering, będzie gastronomia. SAPiK postanowił w tym roku wyoutsourcingować tą część swojej działalności. Będzie obsługiwała gastronomicznie strefę kibica Dolina Szarlotty. Będzie piwo, będzie grill, będą różnego rodzaju smakowite kąski dla dzieci, także na pewno będzie fajnie, pogoda powinna być lepsza niż dzisiaj, bo dzisiaj jest troszeczkę takie załamanie pogody, no ale my jesteśmy już rozkapryszeni tym upałem, wydaje nam się, że tak zawsze będzie. Myślę, że naprawdę staniemy na wysokości zadania, SAPiK jest świetnym organizatorem takich imprez i tutaj naprawdę będzie fajnie, ja też na pewno tutaj będę przychodził, przynajmniej na mecze Polaków i zobaczymy. No, 15 chyba lipca finały. Obyśmy Polskę zobaczyli w tych finałach, aczkolwiek myślę, że to już jest za daleko idące chciejstwo. Ale cóż, jak człowiek powinien mieć jakieś pragnienia, tak? Także ja życzę wszystkim, żebyśmy dotrwali jako kibice polskiego teamu tutaj jak najdłużej. Oby tak się stało, jak rozumiem, to wtedy, kiedy będą przerwy w meczach, to tu będzie też się coś działo. Tak jest, dobrze, że pan o tym właśnie wspomniał. Oczywiście mecze mają tam, nie wiem, co tydzień czy 10 dni jest przerwa. Jakiś jeden dzień i wtedy będzie tutaj taka strefa dziecka. Będą różnego rodzaju atrakcje dla dzieci. Będzie kino letnie z wyświetlanymi dziecięcymi filmami, także to miejsce będzie tętniło życiem przynajmniej do połowy lipca, a myślę, że i potem również. I oby tak było, oby tylko pogoda dopisała, bo mimo wszystko to jest jednak, to wszystko będzie pod chmurką. Panie burmistrzu, zmieńmy teraz całkowicie temat. W Szczecinku funkcjonuje program in vitro, chyba ma się dobrze, a dodatkowo pan jeszcze prowadził rozmowy z marszałkiem na ten temat. No poprosił mnie marszałek o pewne konsultacje tutaj, ponieważ cały czas jesteśmy jedynym samorządem, które na terenie województwa zachodniopomorskiego, które wdrożyło program dofinansowywania tych procedur in vitro. Mamy w tej chwili już pewne doświadczenie. 7 par stara się właśnie poprzez in vitro o potomków. Zapłaciliśmy w tej chwili 5. fakturę. Także wszystko się rozwija dobrze. No i to jakby marszałek bardzo chce, żeby ten program zapoczątkowany w województwie zachodniopomorskim przez Szczecinek tak pączkował na inne samorządy. No daje tutaj taką marchewkę, tak, żeby samorządy bardziej może zainteresowały się dofinansowywaniem procedur in vitro u swoich mieszkańców. Przeznaczył samorząd województwa zachodniopomorskiego na ten rok 300 tysięcy złotych na te dofinansowania. No, kiedy dowiedział się marszałek i osoby zajmujące się tym, jaka jest ta cała procedura, ile to trwało w Szczecinku, no to zdali sobie chyba sprawę z tego, że te 300 tysięcy, mimo że są zabukowane w budżecie województwa, no będzie trudno je w tym roku wykorzystać. Ale my mamy szansę, bo do 22 czerwca
te wszystkie samorządy, które mają wdrożony program i mają opinię pozytywną tej agencji certyfikacji procedur medycznych, a my mamy, mogą się starać o dofinansowanie i to oczywiście zmniejsza koszty gminy. Czyli my na pewno o takie dofinansowanie do 22 czerwca wystąpimy i na pewno będziemy też, z tego co wiem, jedyną gminą, która będzie spełniała warunki formalne tego konkursu. Także myślę, że to wszystko idzie dobrze. Ale oczywiście moje spotkanie z marszałkiem nie dotyczyło tylko in vitro. Myśmy rozmawiali o przeróżnych sprawach, o polityce, o programach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, o najbliższym programie rewitalizacji. I bardzo, bardzo ciekawa i taka pożyteczna rozmowa. A wracając do in vitro, o jaką kwotę możemy się starać? 50% dofinansowania tego, co my przeznaczamy na in vitro, a my przeznaczamy na jedną parę, pokrywamy część procedur, to znaczy to pobranie jajeczka od osoby, od kobiety, która stara się o zapłodnienie in vitro, zapłodnienie jakby na szkiełku i potem implantacja do jamy macicy, to jest wycenione na około 5000 zł i płacimy 80% kosztów tej procedury, ale nie więcej niż 5000 zł. Ale ponieważ ona zwykle kosztuje, ta część programu in vitro kosztuje gdzieś tam 6-7 tysięcy, to zwykle te 5 tysięcy na parę idzie. Jednak na ile par możemy zabiegać? Ja tak będę drążył ten temat. Co to znaczy zabiegać? No, każda para, która spełnia warunki, to znaczy jest mieszkańcami Szczecinka, tak? Nie muszą być małżeństwem, muszą być partnerami, muszą zostać zakwalifikowani wstępnie poradnie czy ośrodki medyczne, które się zajmują zapłodnieniem in vitro. My w konkursie wyłoniliśmy takie trzy ośrodki w Szczecinie, w Gdyni i gdzieś tam pod Łodzią i sobie para wybiera, musi tam pojechać, zostać zakwalifikowana, musi wykazać, że przynajmniej rok leczyła niepłodność innymi metodami bezskutecznie i jeżeli wstępne badania wykażą, że taka para nadaje się, ta kobieta nadaje się do zapłodnienia in vitro, to wtedy zawiadamiają nas i my już sobie wpisujemy, że tak powiem, no, taka potencjalni beneficjenci naszego programu, którym będziemy musieli dofinansować część tej procedury, pojawili się na rynku. A więc jest szansa, że przybędzie nam trochę mieszkańców w Szczecinku. Zmieńmy teraz jeszcze raz temat, przenieśmy się do Kronospanu, konkretnie pomówmy trochę o targach Hausmesse. Czy organizowanie tego rodzaju targów ma jakiś wpływ na rozwój na przykład klastra meblowego, a może na rozwój miasta? Pan co, ja jestem przekonany, że ma. No to jest pytanie bardziej do zarządu Kronospanu. Gdyby to nie miało żadnego sensu, to oni by tego nie robili. Wydają na to duże pieniądze. Przyjechało w tym roku, mieli ponad 1200 gości, ponad 500 różnych fabryk mebli i różnych firm kooperujących przyjechało do Kronospanu na Hausmesse. Także myślę, że to ma sens i no, ten projekt klastra meblowego rozwija się świetnie. Jest w tej chwili już chyba 7 czy 8 firm, które są jakby zaimplementowane tam do tego klastra. Oczywiście liderem jest Kronospan, ale on buduje halę w systemie takim brownfieldu. Jest już zgoda właściciela na budowę kolejnej hali, aczkolwiek cały czas nie wiadomo, czy ona powstanie w tej części jakby naprzeciwko tej części Kronospanu przy Waryńskiego, które grunty kupił Kronospan od nas parę lat temu, czy też czy powstanie na przygotowanym terenie wzdłuż Pilskiej. Ale proszę wierzyć, że w najbliższych latach cały ten teren zostanie zagospodarowany i tych hal powstanie dużo więcej. W tej chwili dwie nowe firmy, jedna taka, która jest połączeniem niewielkiej stosunkowo jeszcze firmy szczecineckiej z firmą elbląską, zgłosiła swój akces i już rozruch pierwszych, że tak powiem, maszyn był tam w halach klastra meblowego i druga
druga firma polska również się tutaj umiejscowiła w strefie. Także tak jak mówię, co roku jak jest House Messe, to się dowiaduję o kolejnych fabrykach, które przychodzą do Szczecinka. To wygląda naprawdę bardzo dobrze. Rozmawialiśmy też oczywiście na temat UTWS-u. Wszystkich sceptyków i osoby, które nie dowierzają, że w ogóle kiedyś to zostanie uruchomione, uspokajam. Wszystko jest przygotowane. 19 czerwca, czyli już za tydzień, tak, Kronospan wygasza produkcję, nie będzie produkcji w Kronospanie do 9 lipca. W tym czasie zostanie włączony w cykl produkcyjny, zostanie włączony UTWS. UTWS, czyli więcej niż filtr, takie mają być, że tak powiem, hasła całej akcji, która będzie przypominała mieszkańcom o tej inwestycji, olbrzymiej inwestycji proekologicznej, którą Kronospan robi w związku z pewną umową, którą zawarł Peter Kind ze mną. Ja jestem z tego oczywiście dumny i zadowolony. Inwestycja jest naprawdę olbrzymia. Myśmy używali takiej kwoty, że to kosztuje między 100 a 120 milionów złotych. Ostatnio zostałem poprawiony, no, że jak już mówię o kosztach, to żeby mówił prawdę, ponieważ to kosztuje nie 100 milionów złotych, a 100 milionów euro. Czyli to jest prawie pół miliarda złotych, czyli trzykrotny budżet Szczecinka na jedną instalację przemysłową, która z powodu której nie produkuje się więcej płyty, tylko jest kosztem pewnym, tak? Ale oczywiście jest dobrodziejstwem dla środowiska naturalnego. Nie tak dawno UTWS został oddany w Mielcu. Prawie całkowicie zniknęły uciążliwości, na które narzekali mieszkańcy Mielca. Zniknął smród, pylenie zmniejszyło się o ponad 90%, tak samo będzie u nas. W ostatnich dniach mogliśmy narzekać, naprawdę narzekać na Kronospan. Wiatr był ze wschodu i te odory, a także zapylenie, to było mocno czuć. Czy to na pewno zniknie? No wie pan. Ja to zawsze mówię, może mało elegancko, że na pewno to każdy umrze, proszę pana. To jest taki pewnik póki co. Natomiast no, ja bym powiedział, że prawdopodobieństwo tego, że to zniknie, według w mojej ocenie, obserwując wyniki, jakby, które uzyskał Kronospan, instalując podobne urządzenia w Ichlawie i w Mielcu, to mogę powiedzieć, że to jest tak, oceniam sukces na ponad 95%. Tak? Jestem przekonany, że jest bardzo niewielki margines tego, że coś się tutaj nie uda. Jest to po prostu, wie pan, to jest taka matematyka, tak? Wiadomo po prostu, z jakiego powodu jest smród i wiadomo, na czym polega instalacja UTWS-u, więc tutaj raczej żadnej pomyłki nie może być. I oby tak się stało, bo mieszkańcy na to czekają naprawdę z utęsknieniem. Był to program samorządowy miasta, dziś z pleneru ze strefy Kibica. Dziękujemy, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo.